Bochenek chleba po 20 zł, litr paliwa po 10, ta wizja zaczyna być coraz bardziej realna. Inflacja rozkręca się, a portfele Polaków stają się coraz bardziej szczuplejsze. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się temu, co dzieje się aktualnie z cenami, jak również postaramy się zobaczyć, jak będzie wyglądała przyszłość w naszym kraju. Jeżeli więc szanujesz swoje pieniądze i chcesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam serdecznie do obejrzenia tego materiału w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Niespodziewanie Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe z historycznie niskich poziomów do 0,5%. Ta wiadomość lotem błyskawicy obiegła nasz kraj i odbiła się szerokim echem. Co skłoniło ekspertów do tak radykalnego kroku? Przecież jeszcze miesiąc temu prezes NBP Adam Glapiński grzmiał, że podwyżki stóp procentowych w Polsce są niepotrzebne, a gospodarka ma się świetnie. Wystarczyło tylko kilkanaście dni, aby jego zdanie zmieniło się o 180 stopni. Otóż we wrześniu oficjalna, powtarzam, oficjalna stopa inflacji, czyli ta tworzona przez rząd, wyniosła 5,8% i daleka była od celu inflacyjnego, jakim jest skromne 2,5% z maksymalnym odchyleniem 1% w górę tudzież w dół. Jak więc widzicie, sprawy zaczęły oficjalnie wymykać się spod kontroli. Nie trzeba być ekonomistą pierwszej próby, aby zauważyć, że ceny praktycznie wszystkich dóbr idą bardzo szybko do góry. I nie są to kwoty rzędu 5 czy 6%. Oczywiście w oficjalnym komunikacie Rada Polityki Pieniężnej stwierdza, że inflacja jest spowodowana przez czynniki zewnętrzne, takie jak kwoty emisji CO2 wpływające na ceny prądu, czy też ceny ropy naftowej na rynkach zagranicznych. Prawda jest jednak taka, że polityka monetarna naszego rządu przyczyniła się w znaczącym stopniu do obecnej sytuacji. Ogromne programy socjalne, takie jak chociażby 500+, tarcze finansowe czy bony turystyczne, spowodowały, że na rynku pojawiło się mnóstwo gotówki, która osłabiła siłę nabywczą pieniądza. Przypomina to sytuację, w której do butelki alkoholu dolewamy cały czas nowej wody. Im więcej dolejemy, tym słabszy będzie alkohol. Tak samo dzieje się z pieniądzem. Im więcej go w obiegu, tym słabsza jego siła. Programy socjalne dopiero się jednak rozkręcają. Pomysły rządzących zawarte w Nowym Ładzie sprawią, że z powietrza pompowane będą kolejne socjalne prezenty, chociażby dla nowonarodzonych dzieci. Żeby była jasność w tej kwestii, nie jestem przeciwnikiem wspierania rodzin z dziećmi. Sam mam trójkę wspaniałych skarbów, które w tym miejscu serdecznie pozdrawiam. Uważam jednak, że lepszym rozwiązaniem jest tworzenie ogromnych ulg podatkowych dla rodziców dzieci, niż dawanie ich w postaci pieniędzy. Wróćmy jednak do meritum. Na rynku w przyszłym roku pojawi się jeszcze więcej gotówki. To oczywiście sprawi, że ceny niestety dalej poszybują w górę. Kolejną sprawą jest gołębia polityka monetarna NBP. Do tej pory stopy procentowe przez kolejne lata były cały czas zbijane do coraz niższych poziomów. Ludzie przyzwyczaili się do taniego pieniądza i nie wyobrażają sobie życia bez lekkiej ratki. Do tego wielu oszczędzających kapitał było traktowanych po macoszemu przez Narodowy Bank Polski, ponieważ lokaty bankowe przez właśnie niskie stopy procentowe praktycznie zostały wycofane z oferty banków komercyjnych, ponieważ nie dawały one zarobić, a nawet były gwarantem straty w ostatnich latach. Co jednak ważne. Państwo wypracowało coś znacznie gorszego. Zmieniło ludzkie nawyki na gorsze. Zamiast budować w ludziach przekonanie, że warto oszczędzać i akumulować kapitał, przez lata odgórnie przekazywano informacje, że oszczędzanie to po prostu głupota. A najlepiej wychodzą ci, którzy się zadłużają. Mało tego, w ostatnim czasie można było słyszeć głosy, że zadłużanie się jest wręcz pożądane, ponieważ inflacja dewaluuje dług. Kumulacja tej polityki przyszła w momencie obniżenia stóp procentowych do poziomu 0,1%. Ostatnie jednak miesiące pokazały, że kraje podobne do Polski zmieniły swoją politykę monetarną. W sąsiednich krajach zaczęto podwyższać stopy procentowe, widząc, jak bardzo waluty tracą swoją wartość na tle chociażby dolara czy franka szwajcarskiego. Polska opierała się dość długo temu zachowaniu, ale niespodziewanie zmieniła swoją retorykę. Podwyżka do 0,5% jest sporym zaskoczeniem. Dla mnie jednak jest to jedynie zasłona dymna, jak również czerwona lampka, która pokazuje, że w gospodarce dzieje się naprawdę źle.
Popatrzcie sobie na kursy walut. Pomimo, że powinniśmy wpaść już w cykl osłabiania się dolara w stosunku do walut krajów rozwijających się, tak się nie dzieje. Dolar kosztuje prawie 4 zł i jest to bardzo wysoki poziom, który w mojej ocenie pozostanie z nami jeszcze bardzo długo, o ile nie pójdzie jeszcze bardziej w górę. Podwyżka stóp procentowych miała być więc nie tylko skierowana do oszczędzających czy też kredytobiorców w naszym kraju, ale a może przede wszystkim do inwestorów zagranicznych patrzących na nasz kraj. Teraz, jak zresztą przyznał sam prezes Glapiński, będą oni przypatrywać się, jak ich decyzja została przyjęta. Jeżeli ruch uspokoi inwestorów i pokaże, że Polska jest wiarygodnym partnerem i dobrym miejscem do inwestowania środków, wszystko pozostanie tak jak teraz. Jeżeli jednak sytuacja nadal będzie się pogarszać, a złotówka będzie zaliczała kolejne spadki, no cóż, zrobi się ciekawie. W takim układzie podwyżki będą musiały być dodawane szybko i będą spore. Wszystko po to, aby uspokoić inwestorów i nie zrobić ze złotego kolejnej waluty z Republiki Bananowej. Dlatego też oczy wszystkich utkwione są w wykresach pokazujących moc złotego. Na chwilę obecną nie wygląda to jednak za dobrze. Zarówno kurs dolara, franka, funta czy też euro dobijają do kolejnych maksimów w tym roku i widać, że podwyżka stóp procentowych na nikim nie zrobiła większego wrażenia. Jeżeli dalej będą iść do góry, Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy po raz kolejny. Kolejną sprawą są szykowane zmiany podatkowe. Nowy Ład wywraca do góry nogami dotychczasowe prawo podatkowe i wprowadza nowy podatek pod sztandarem zwiększania kosztów na służbę zdrowia. Prawda jest jednak taka, że nowa danina nic nie zmieni. Kolejki jak były, tak będą. Uzależnienie jednak składki zdrowotnej od osiąganego dochodu będzie kolejnym ciosem wymierzonym nie tylko w najlepiej zarabiających, ale przede wszystkim w małych przedsiębiorców. Wielkie korporacje na pewno wymyślą, jak obejść nowe prawo, a najbardziej poszkodowanymi będą oczywiście drobni przedsiębiorcy. Ta droga prowadzi jednak donikąd. Zamiast stworzyć preferencyjne warunki do rozwoju małych firm, które kiedy urosną, mogą stać się wielkimi przedsiębiorstwami dającymi pracę tysiącom ludzi, państwo woli już od początku nakładać ogromny ciężar na osoby przedsiębiorcze. Zniechęcanie jednak do zakładania małych firm połączone ze sporymi programami socjalnymi sprawia, że ludzie stają się leniwi i mało zaradni. W tym miejscu przypomina mi się sytuacja kolegi, któremu zabrano zasiłek rodzinny, ponieważ przekroczył próg dochodowy. Co ciekawe, przekroczył on dochód, ponieważ oprócz pracy miał on dodatkowe źródło dochodu, które generowało mu jakieś 1000 dodatkowych złotych miesięcznie. Państwo zamiast wynagrodzić jego przedsiębiorczość, zabrało mu dodatek w wysokości łącznie około 1100 zł z tego, co mi mówił. Paradoksalnie więc, gdyby nie dorabiał, miałby 1100 zł. Za zaradność jednak został ukarany. Wniosek płynie z tego jeden. Po co się starać? Po co pracować, skoro dostanę pieniądze za nic nie robienie? Niestety, moi kochani, do takich absurdów dochodzi w dzisiejszych czasach. Wróćmy jednak do inflacji i cen. Idą one w górę w zastraszającym tempie i wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek rajdu, który, obym się mylił, może wywołać tragiczne konsekwencje. Wystarczy tylko popatrzeć. Ceny prądu, paliwa, opału idą w górę. Za nimi pójdzie w ślad wszystko inne, a my nie mamy na to większego wpływu. Oczywiście pozostaje nam tylko ochrona naszego kapitału. W tym miejscu polecam Wam złoto, ponieważ na chwilę obecną jest ono relatywnie tanie w porównaniu do innych dóbr, takich jak chociażby nieruchomości czy waluty obce. Jeżeli więc macie trochę gotówki, możecie oczywiście zakupić sobie nieco złota lub jeżeli chcecie trochę odważniejszej inwestycji, możecie spróbować kryptowalut. Link do giełdy, na której traduję ja sam, znajdziecie pod tym wideo. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, koniecznie zostawcie komentarz taktyczny dla większych zasięgów, jak również Waszą opinię na temat inflacji. Ceny będą dalej szybować w górę, czy może jednak nie? Jestem ciekawy Waszego zdania. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.